W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Rozmawiam z Tomaszem Adamkiem zaraz przed konferencją prasową zapowiadającą sobotnią walkę z Kevinem McBride'em. Tomek, no to na początek krótki meldunek jeszcze z przygotowań. Jak wszystko poszło? Kiedy dzwoniłem do ciebie 3 tygodnie temu, powiedziałeś, że wszystko jest okej? No i chyba wszystko było okej do końca. Żadnych urazów nie napotkałeś po drodze. Jestem zdrowy, jedno najważniejsze i gotowy na walkę. Na ciężką walkę, bo trenowaliśmy 7 tygodni Bushkill w Pensylwanii. Były to bardzo dobre przygotowania. Wiele się nauczyłem i mam takie myśli, że to były moje najlepsze przygotowania, bo znamy się z Rogerem o ten obóz dodatkowy i wszystko idzie ku dobremu, czyli rozwijam się dalej, dalej się uczę. Być elastyczny, unikać ciosów, to wszystko, co mi jest potrzebne w wadze ciężkiej. Z tymi świetnymi przygotowaniami, jak mówisz, najlepszymi w twojej karierze jest też związane to, że Roger Bladworth powiedział, że wczorajszy trening wtorkowy był już ostatnim. To właśnie dlatego powiedział, że to już jest koniec? Znaczy jeszcze jutro prawdopodobnie zrobię kilka rund walki z cieniem, 5-6 rund i to będzie wszystko. Dzisiaj miałem godzinny spacer po parku, także ja tylko czekam na piątkę ważenie i sobotni gong. Przed pojedynkiem zbadalone licznik wagi przy twoim, kiedy wstawałeś na wadze, zatrzymał się na 98,2 kg. Teraz jest podobnie, będzie troszkę więcej, troszkę mniej? Dzisiaj rano ważyłem 98 kg, także mam nadzieję, że taka waga w przybliżeniu będzie w piątkowym ważeniu. Ja jestem przygotowany na wszelkie możliwe sposoby, którym będzie chciał mnie zaskoczyć McBride, bo przecież on też trenował kilka tygodni i dla niego też jest ostatnia szansa, można powiedzieć, pokazanie się na rynku bokserskim i pewnie zrobi wszystko, postawi na jedną kartę. Także ja jestem gotowy i otwarty. Chcę zrobić dobry show dla kibiców i mam nadzieję, że damy ten show kibicom w sobotniej walce. Pojedynek McBride'a z Mike'iem Molo, który odbył się jakieś 3 lata temu, pokazał, że McBride niespecjalnie sobie radzi z takimi drobniejszymi, szybkimi zawodnikami. No i teraz chyba też nie można mu dawać zbyt wielkich szans. Ja myślę, że każdy wielki facet ma problemy z małymi i to się nie zmieni. To są nasze przewagi, moje atuty, gdzie jestem szybki, zwinny, zadaję ciosy seriami, nie pojedyncze, a to sprawia problemy tym największym. Nie irytowało cię trochę na tych poprzednich konferencjach prasowych, kiedy McBride z uporem maniaka powtarzał, że jego przeciwnikiem nie będzie Adamek, tylko niejaki Amadek? Każdy może wypowiadać się, co to chce. Może straszyć, może cwaniakować na konferencjach, jednak ja powtarzam, ring weryfikuje wszystko, trzeba wyjść, pokazać to, co potrafisz najlepiej robić. Myśli o Witalii Jukliczce nie ma w tej chwili ani trochę, tylko i wyłącznie Kevin McBride? Oczywiście McBride nawet siedzi, widza mnie, prosto mnie patrzy, jak udzielam wywiadu. To jest moja walka, to jest mój cel do przedwalki, przedwalka, można powiedzieć, przed Kliczko. Także myślę o tej walce i zrobię wszystko, by wygrać. A o Kliczce zaczniesz myśleć od razu w pierwszym dniu po planowanym zwycięstwie, czy jeszcze troszkę czasu minie, troszkę będziesz potrzebował tego relaksu? Znaczy po świadomości na pewno jest ta walka, bo wiem, że ona czeka na mnie i nie da się tego zapomnieć, wymazać pamięci, ale skupiam się na tym, co dziś robię, to co będę robił w sobotę. W niedziela, poniedziałek zaczniemy myśleć już o kolejnych przygotowaniach z Rogerem, ustalać plan, jak zacząć, kiedy zacząć i tak dalej. W 2010 roku zacząłeś współpracować z Rogerem Bladworthem. Jak ty uważasz, w jakich elementach najbardziej poprawiłeś się w porównaniu z początkowym etapem tego okresu? No nie przyjmuję ciosów na głowę i to jest bardzo istotne w wadze ciężkiej. Bardzo mało ich przyjmuję, bo jeżeli je przyjmujesz, to twoja żywotność jest bardzo krótka. Także czuję, że dalej przy tym obozie właśnie co był, jeszcze poprawiłem się, będąc bardziej elastyczny i mam nadzieję, że to co przepracowałem w Bushkill przeniosę na ring w sobotniej walce z McBride'em.